to, że jest Dzień Żniwna Dziewczyny dzisiaj, oznacza, że jest pewna dekoracja u nas w zborze. No, trudno jej nie zauważyć, bo jest tak tutaj pusto w tym pomieszczeniu jeszcze, że rzuca się od razu w oczy, prawda? No co? Dziękujemy bardzo. Kiedy się dowiedzieliście o tym, że dzisiaj jest Dzień Żniwna Dziewczyny? Tydzień temu, żeśmy wiedzieli, bo żeśmy sprawdzali w lekcji, jest napisane, że są zawsze wiadomo, że na przełomie września i października jest dzień, że znikło dziewczyny. Też nie chciałbym, że przywozili wszystko do zboru i dzielili to dla biednych, co byli w zborze. Teraz to jest tylko symboliczny pamiątka. Dziękuję. Pan Mariusz już powiedział część mojego kazania, więc jeżeli słyszeliście, oszczędzę wam w takim razie tej części. Bracie Tadeuszu, mogę cię osobiście zapytać, kiedy ty się dowiedziałeś, kiedy jest, że jest dzisiaj dzień wolny? Ja w lekcji szkoły są. Czyli na początku tego tygodnia, tak? Dziękuję bardzo. Właśnie, pierwszy dzień lekcji tego tygodnia od razu czyta się na górze, na głowę Dzień Żniwno Dziewczyny. Moja rodzina, o dziwo, dowiedziała się też dopiero wczoraj. Robimy lekcje codziennie. Ja robiłam codziennie lekcje i wiecie, że nie widziałam tego napisu? Po prostu nie widziałam. Dopiero wczoraj mój syn wysłał mi SMS-a. Mamo, czy ty wiesz, że jutro jest Dzień Żniwno Dziewczyny? O, nie wiem. I dopiero wtedy z mężem się skontaktowałam, że trzeba w takim razie chyba coś zrobić, bo nie wiem, czy ktoś inny sprawdził. Okazało się, że faktycznie niewiele osób sprawdziło. I pomyślałam sobie, jak bardzo oddaliliśmy się od sposobu życia naszych przodków, kiedy powstał ten Dzień Żniwno Dziewczyny. Jak bardzo nasze życie nie jest podobne do tego, które było. Kiedyś większość ludzi miała swoje gospodarstwa, a ktoś, kto nawet nie miał, to miał po prostu hodowlę zwierząt i tak wiedział, co się dzieje. I tak wiedział, że jego byt zależy od pogody, i tak wiedział, że jego byt zależy od tego, czy będzie padało, bo od tego będzie zależała karma dla jego trzody, od tego będzie zależało jego zysk, jego przeżycie. A czy my mamy teraz tego świadomość? Nie da się tego porównać. Zupełnie nie da się. Przedludówka nie ma teraz w ogóle. Kiedyś to było normalne przedludek, czyli coś, czego nie było w czasie zimy, dopiero na wiosnę, czy jak się coś urodziło, to czy jabłka, czy marchewki. No to jest tam latem wczesnym. No, my nawet nie wiemy, kiedy się pojawią, nie? My nawet nie wiemy, kiedy się pojawiają te pierwsze plony. Dlatego idziemy na targ na wiosnę i kupujemy wszystkie nowoliki, bo one są. To są te młode. To są te pierwsze, najświeższe. Niekoniecznie musi być teraz w ten sposób. Trzeba wiedzieć, które są naturalnie wyrosły, a które przywiezione są z Egiptu, z Brazylii. Po prostu. Albo spod szklarni. Albo spod szklarni. I tak pomyślałam sobie, jaki ma sens dzisiaj Dzień Żniwno Dziewczyny dla nas? Czy to jest tylko czas, kiedy jest po prostu ładna dekoracja i my się sprężamy, żeby ładnie coś zrobić, wymyśleć coś fajnego, żeby wtedy szybko szukamy czegoś, co można by było przynieść, położyć, czy jak to wygląda? Czy to ma sens? Jaką wartość ma dla nas dzisiaj Dzień Żniwno Dziewczyny? No dobrze, podaruję wam te żniwa. Podziękować Bogu za plony, no ale to jest... Prawda? To jest dla nas zupełnie nieuchwytne. Wiecie, jak powstał Dzień Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych? Na pamiątkę czego jest? Tomek, wiesz. Może skracając, na pamiątkę przetrwania. Na pamiątkę przetrwania zimy, pomimo tego, że połowa innych ludzi, którzy wylądowała w Stanach Zjednoczonych, wtedy jeszcze nie było Stanów Zjednoczonych, wymarła, druga połowa przeżyła. Przeżyła wiosnę, przeżyła lato i mieli co jeść. I jedli wtedy posiłek, wiecie, z jaką czcią, z jaką wdzięcznością do Boga, że Bóg dał im przetrwać zimę i całe te wszystkie miesiące. W Kanadzie jest też ten Dzień Dziękczynienia i też na pamiątkę przetrwania, przejścia przez tam pewnej trasy, że udało się dotrzeć, udało się przeżyć, żyjemy. I teraz mam do was pytanie, jakie jest
w naszym życiu znaczenie ma dziękczynienie. Czy my mamy świadomość, że każdy nasz dzień to jest taka przeprawa przez góry w lodowatą pogodę? Czy my mamy świadomość tego, że każdego naszego dnia nasze życie jest zagrożone? Mamy tego świadomość? Starsze osoby są mądrzejsze, wiedzą. Osoby chore wiedzą. Ale ci, którzy nie są nieuleczalnie chorzy, ci, którzy nie są na lekarstwach non-stop, to nie wiedzą. A śmiem twierdzić, że nawet ci, którzy są na lekarstwach cały czas, też zapominają, że to nie lekarstwa dają życie. Bo w tej chwili myślimy, że my możemy zrobić wszystko. My możemy nawet sprawić, że rośliny będą nie podlegały naturalnym szkodnikom. To są. My możemy sprawić, że w ogóle nie będą potrzebowały pewnych zabiegów agrotechnicznych. Są takie rośliny. My możemy nawet sterować pogodą w całkiem sporym stopniu. Odpowiednimi zabiegami spowodować, że będzie padał deszcz, albo wręcz przeciwnie, na danym terenie nie będzie padał deszcz. I to też nie jest abstrakcja dzisiaj już. Wiecie, co czego dzisiaj może? Ile od człowieka zależy? Wydaje się, że może wszystko. Że ma wszystko. Że wystarczy sięgnąć i zdobyć. Jeżeli odniosłeś w życiu sukces, to jesteś człowiekiem sukcesu. Jeżeli nie odniosłeś sukcesu, to jesteś nieudacznikiem. Jaki absurd. Wystarczy, że ci się powinien, no nie dlatego, że zawiniłeś. I już wiesz, jakim absurdem jest to twierdzenie. Jaką bzdurą. Jakim mitem. Do Tymoteusza apostoł Paweł napisał, że ludzie przestaną, odrzucą prawdę, a zaczną wierzyć baśniom. I to właśnie teraz się dzieje. Ale Bóg sprowadza nas czasami na ziemię. Bóg sprowadza nas na ziemię. Teraz przykład w Stanach Zjednoczonych, ten huragan, czy tajfun. Narzekamy na zmianę klimatu, jak jest ciężko. Wiecie, że ona nas ratuje, żebyśmy całkiem nie zgubili. Narzekamy na nasze choroby. Wiecie, jak bardzo one nas ratują, żebyśmy nie popadli w ten mit, w wierzenie temu mitowi absurdalnemu. Prowadząc spotkania na temat zdrowia, ostatnio doszłam do momentu, kiedy stwierdziłam, że naprawdę mamy przesyt informacji na temat zdrowego stylu życia. Bo mamy, on jest wszędzie. I wszyscy już wszystko o tym wiemy. Wiecie, o czym nie wiemy nic? Nie wiemy nic o tym, jak sensownie zachować wstrzemięźliwość. Kompletnie nic o tym nie wiemy. Jeżeli nawet coś do nas dotarło, to każde święta są dowodem, że praktyka leży na łopatkach, kwiczy, wyje i dogorywa. Święta, czasami weekend jest tego dowodem. Weekend, czasami popołudnie, wieczór z kumplami czy z koleżankami jest tego dowodem. Wyjście do kawiarni jest tego dowodem. Są coraz większe talerze, są coraz większe kufle, są coraz większe porcje XXXL, tak? Wszystkiego. I to wszystko musimy zjeść. Niektórzy ludzie decydują się na zupełnie absurdalny krok. Kiedyś zrobił to apostoł Paweł. Jeszcze wcześniej zrobił to Mojżesz. Wiecie, o czym myślę, prawda? Zostawił Egipt. Zostawił sławę, która była dla niego przygotowana. Należała mu się. I poszedł na pustynię. Nie musiał walczyć czy stawać w obronie swojego rodaka. Wcale nie musiał. Mógł po prostu pozwolić, niech się pozabijają, ja mam pozycję. Nie zrobił tego. Wolał zaryzykować i głupio, trochę bo głupio, ale jednak stanąć po właściwej stronie. Potem Paweł, mając cudowną pozycję faryzeusza, uczonego w piśmie, kogoś, kto mógł mieć każde stanowisko, był autorytetem, uczył się u stóp Gamaliela, naprawdę u kogoś. U kogoś bardzo, bardzo, bardzo ważnego. I wędrował po całym kraju izraelskim, wędrował poza jego granicami i szanowała go garstka ludzi. A tłumy napierały na to, żeby go zniszczyć, bo go nienawidziły. Teraz niektórzy ludzie wybierają proste życie, żeby na co dzień oglądać, jak Bóg ich życie podtrzymuje. Nie głodują. Ja nie mówię o głodówkach, bo to jest również sposób
wywyższenie własnego ego. Ja wytrzymam i dzięki temu budówce to będę miał teraz, zdobędę coś, zdrowie, ja dam radę. Albo posty różnego rodzaju, albo siedzenie na falu, kiedyśmy myśleli. Jak tam będę siedział odpowiednio długo, to już mam zbawienie zagwarantowane. Już żaden grzech mnie nie tyka, bo tam na górę tego pala żaden grzech nie dochodzi. Ludzie kombinują. Czy znacie coś takiego jak, nie wiem, tam na ostatnim parapecie jest takie małe ziarenka. Kanciaste, wielkości tutaj tak mniej więcej 1 cm. Trzy mają takie krawędzie brązowe, w lesie to można znaleźć. Teraz chyba jeszcze można, chyba dziki jeszcze tego nie zjadły wszystkie. Widział ktoś, zerkał ktoś? Ja zerkałem, próbowałem to przegryźć, ale... A jak się to nazywa? To jest bukiew. To jest bukiew. To są orzeszki, owoce buku. A to znam. Trójkąciki takie. Tak, to takie trójkąciki, dokładnie tak. Ja bym proponowała, żebyście po nabożeństwie każdy sobie wziął parę takich orzeszków i sobie to rozłupał. To można to przegryźć, jest trudno, ale można to zrobić paznokciami, urwać takie kanciaste brzegi i wtedy się otworzy i w środku są orzeszki. Te orzeszki nie tak dawno były rarytasami dla dzieci. Jak dzieci były grzeczne, to mogły dostać w domu kilka takich orzeszków jako smakołek. I chciałabym, żebyście spróbowali po nabożeństwie, jak smakuje. To są smaczne orzeszki, naprawdę są smaczne. Ale chodzi mi o rozmiar. Jak duże są. I jak będziecie w lesie, zerknijcie w lesie bukowym, ile tych orzeszków można znaleźć. A potem co roku przychodźcie w to samo miejsce i sprawdźcie, ile jest orzeszków. Buki rodzą co jakiś czas te orzeszki. Są momenty, kiedy dany buk nie ma ani jednego orzeszka. Trzeba chodzić i ich szukać. Jaka piękna nauka pokory. Jaka piękna nauka zależności od Boga. Jaka piękna nauka tego, że mała ilość z dobrym nastawieniem jest niesamowitym błogosławieństwem. Jest rarytasem, jest czymś cudownym. I te dzieci, które dostały garść takich orzeszków i musiały to dłubać i dłubać, żeby to zjeść, bo to nie dostawali, nie kupowali w woreczkach wydłubanych jak słonecznik, musieli to wydłubać. I dla dzieci to było, przypuszczam, że było smaczniejsze niż dla dzisiejszych dzieci tabliczka czekolady. Na pewno było smaczniejsze. A co byście woleli? Tabliczka czekolady czy takie orzeszki? Zastanówcie się, gdybyście jeli. Jednak Bóg od samego początku, gdy zbliża się do człowieka, gdy człowiek odpowiada mu: Panie Boże, to Ty jesteś taki, od samego początku przyjmował od ludzi ofiary dziękczynne. Zauważyliście? Do tego stopnia, że w pewnym momencie pojawiły się w księgach mojżeszowych, czyli wtedy, kiedy Pan Bóg w ogóle ustanawiał system świątynny, ceremonialny, pojawiły się tak zwane ofiary dziękczynienia. I opis ich, tych ofiar, jest ich go bardzo mało. Jest w 7 rozdziale 3 Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Kapłańskiej. Jest mało wyznaczników tych ofiar, no bo trudno w tym momencie nakazywać, co macie mi składać jako ofiarę dziękczynną. Ale jednak jest parę myśli w tym kierunku. To jest 7 rozdział 3 Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Kapłańskiej. Na przykład wersety 15, 16, 17. Mięso z dziękczynnej ofiary pojednania będzie się spożywać w ogniu jej w dniu jej ofiarowania. Nic z tego, co odłoży się do rana. A jeśli jego ofiara jest ślubem lub darem dobrowolnym, będzie się ją spożywało w dniu ofiarowania oraz nazajutrz to, co z niej pozostanie. Także nazajutrz będzie się to spożywać. Ale to, co zostanie z mięsa tej rzeźnej ofiary do dnia trzeciego, będzie spalone ogniem. Czyli Pan Bóg mówi, ofiara dziękczynna obowiązuje, czy funkcjonuje tego dnia, kiedy się ją składa. Ewentualnie, jeżeli to jest połączone z pojednaniem, ale ewentualnie, czy podziękowanie za pojednanie, ale jeżeli to jest dobrowolna, zupełnie, przychodzisz i po prostu serce twoje tak pyła wdzięcznością do Boga, że przynosisz ofiarę
już Boże dla Ciebie wszystko. To ona funkcjonuje tego dnia i następnego. Ciekawa myśl. Trzeciego dnia już nie. Trzeciego dnia po tej ofierze praktycznie nic nie zostaje, prawda? Ta zapowiedź jest w 22 rozdziale 3 Księgi Mojżeszowej. Dokładnie tak samo. Nic z tej ofiary nie może zostać do rana z mięs z rzeźnej. I tak się zastanawiałam, czy z naszego dnia dziękczynnego, który jest raz w roku, zostaje coś do dnia przed dzień następnego dnia dziękczynienia? Właśnie. Kiedy zostaje? Bo teraz, ponieważ tutaj jest pewna dekoracja, to nie jest dekoracja sztuczna. To jest dekoracja, która służy do jedzenia. Więc jeżeli ktokolwiek ma ochotę cokolwiek zjeść tego, niech to będzie uczta dziękczynna dla Pana. Niech to wszystko zostanie zjedzone dzisiaj, do jutra, no może ewentualnie jutro. Ale trzeciego dnia to już nie będzie dziękczynienie. To będą resztki. To już będzie do zniszczenia. Kiedy z tej ofiary dziękczynnej może zostać coś dłużej? Bo materialnie nie może zostać. Kiedy może zostać dłużej? Jest jeden sposób, żeby zostało dłużej. Ponowić dziękczynienie. I materialnie z tej ofiary nic nie zostanie, ale w nas pozostanie wdzięczność. W nas każdego dnia, gdy będziemy Bogu ofiarować dziękczynienie, dziękczynienie nie stanie się, ofiara dziękczynna nie stanie się czynnością, przedmiotem, ale stanem umysłu, stanem naszego serca, stanie się wdzięcznością. Prawda? I to już jest owoc Ducha Świętego. To jest coś, do czego apostoł Paweł wzywa. A bądźcie wdzięczni. Zawsze za wszystko dziękujcie. Jeżeli my na co dzień zapominamy, że od Boga zależy wszystko, albo my wiemy, no teoretycznie wiemy, ale ja muszę zrobić swoją część, no to przecież zapracowałem, tak? Zgadza się? Nie brzmi to dobrze. Nikt nie powie na to amen, siostro. Nie, bo wszystko zależy od Pana Boga. I za wszystko powinien dziękować, bo wszystko otrzymuję od Pana Boga. Dlatego ja Was dzisiaj, ponieważ jest bardzo mało czasu na to okazanie, to już powinnam skończyć, ja bym bardzo, bardzo chciała Was prosić. Przyjrzyjcie się na co dzień. Jak bardzo macie świadomość dziękczynienia, wdzięczności do Boga na co dzień? Na co dzień. Jak często macie odruch dziękowania Bogu? A jak często po prostu, gdy się spełni to, co prosiliście, to odpoczywacie i jesteście, ale fajnie, no, super, jaka ulga. Bo ja się przyłapałam na tym, że najpierw jest ta ulga, najpierw jest ta, a potem przytomni, no, trzeba podziękować, nie? Jak często nasza modlitwa przed posiłkiem, jak Pana Jezusa, uczynił dziękczynienie. Jak często to jest uczynienie dziękczynienia, a jak często to są słowa. Dziękuję Ci, Panie Boże. Pobłogosław, że mi to nie zaszkodziło. Kiedy to przestaje, kiedy dziękczynienie przestaje być czynnością, a zaczyna być naszym stanem. Dzisiaj rano w łazience próbowałam się ubrać i wyrżnęłam głową o szafkę, której nie zamknęłam oczywiście. I myślicie, że mi na usta przyszły słowa dziękczynienia? Za wszystko dziękujcie. Przyszły. Bo myślałam o tym kazaniu. Ale wam przychodzi? A jakbyście mnie zapytali, czy przyszło mi to tydzień temu do głowy? Różnie mogło być. Jak często, gdy nie idzie coś po naszej myśli, dziękujemy Bogu, bo taki jest nasz stan umysłu i świadomość, że Pan Bóg czuwa i prowadzi nas w światłość, do której uczyliśmy się na lekcji. W jedności. W swojej miłości.
że dochowuje obietnic. Hebrajskie słowo dziękczynność, sprawdziłam, to jest słowo todach, które pochodzi od słowa jadach. I de facto, gdyby popatrzeć na źródło słów, chodzi o pewien ruch dłoni, używanie dłoni. I to samo słowo oznacza rzucanie czegoś, na przykład przedmiotu, czy wypuszczanie strzały. To samo znaczy upuszczanie czegoś. To samo słowo oznacza dziękczynienie i wielbienie, ponieważ zauważono, że w ten sposób się wielbi i dziękuję Bogu. Boże, dziękuję Ci. Nie macie takiego druku? Kiedy naprawdę jesteście wdzięczni, kiedy wasze serce przepełnia nie tyle radość, co wdzięczność do Boga, to nie chcecie wyciągnąć rąk i powiedzieć: Boże, dziękuję Ci, ja Cię trzymam niemalże. Nie macie tego? No chyba, że coś z barkami nie tak. No niektórzy ludzie nie mogą, ale jest takie, nie? Wyrywa się aż serce. Chciałbym tak objąć i tak nogi Pana Boga i w ogóle on tam jest, ale jest blisko. Niektórzy się tak boją. W takiej pozycji stawia rękami rozłożonymi. Niektórzy tak się modlą, dlatego że to płynie z ich serca. Niektórzy tak się modlą, bo tak trzeba się modlić modlitwą uwielbienia. My tego nie wiemy, ale wiemy, co z nas. Kiedy my będziemy to robić po to, żeby było lepiej, a kiedy będzie to wyraz naszego serca, naszego stanu, naszego pragnienia do Boga i takiej potężnej, takiego żaru w środku. Boże, kim Ty jesteś? Dziękuję Ci. To słowo znaczy tak samo wyznawać. Więc popatrzcie, jaka jest głębia tego słowa. Raz, Bogu wyznaje z głębi serca, że to dzięki niemu. To nie są słowa, to jest wyznanie. Z drugiej strony stan serca. Boże, to wszystko dzięki Tobie. Dziękuję, dziękuję, tak bardzo Ci dziękuję. Nie potrafię tego wyrazić, jak bardzo Ci dziękuję. I wtedy aż całe ciało pracuje, prawda? I chyba to jest najlepsza kolejność. I wtedy jest najlepsza kolejność, kiedy to płynie z serca i to jest Bogu miłe. Z bojaźnią i zadrżeniem w sensie uznania Bożej potęgi, jak apostoł Paweł do Hebrajczyków napisał, który był czytany tuż przed kazaniem. To jest oddawanie Bogu czci, której On pragnie, która jest Mu miłe. Nigdy odwrotnie. No trzeba się pomodlić, no dziękować, to trzeba tak. I trzeba złożyć tutaj pewne dary, no bo trzeba, no bo jest dzień żmita dziewczyny. No to pędzimy szybko, kupujemy, naładować i kłaść. No połóżmy tak, żeby to ładnie wyglądało, no jak najwięcej, no jeszcze coś dołóżmy. Mamy coś, no tam, no coś tam położymy jeszcze. To nie jest dar. Tak bardzo Bogu dziękuję, że pozwolił mi tutaj przed nami dzisiaj stanąć, a właściwie bardzo Bogu dziękuję, że wczoraj postawił mnie w sytuacji, kiedy przypomniałam sobie, jaki jest dzisiaj dzień i w zasadzie należałoby do niego nawiązać, bo Boga mogła poprosić, żeby mi powiedział, co mam powiedzieć. I mógł Bóg mi otworzyć te wszystkie teksty, które naprawdę wczoraj wieczorem otworzyłam i dzisiaj rano i zobaczyć nawet na własnym przykładzie, kiedy to wszystko przynosiłam, kiedy układałam. Jak inaczej wygląda to układanie w ten sposób, a inaczej, kiedy się robi coś, żeby było ładnie. Wcześniej zdarzało mi się układać takie rzeczy i myślałam, nie, to nie z tej strony, to z tamtej będzie ładnie, nie, to będzie, tu będzie ładnie, nie, to będzie lepiej. Wiecie, jak się męczyłam z tym? Ze 3 godziny czasami zeszło. A wczoraj przyjechaliśmy z Darkiem. Wyciągnęłam te wszystkie rzeczy, które czasami, niektóre rzeczy w ogóle nie wiedziałam, po co wzięłam. Po prostu wzięłam. A to będzie chyba, będzie odpowiednie. I poukładałam i stwierdziłam, wow, ładnie. Panie Boże, jeszcze dodałaś do tego wszystkiego, że to jest ładne. No, Boże błogosławieństwo w odpowiedzi na naszą wdzięczność jest olbrzymie. Dlatego dzisiaj rano mogła po walnięciu się w głowę powiedzieć, Boże, dziękuję Ci. Nie do końca wiem za co. Może dlatego, że mój mózg przetrwał to uderzenie. Może dlatego, że mnie czegoś nauczyłaś. Jeszcze w tej chwili nie wiem, ale wiem, że to miało jakiś sens. Postawa dziękczynienia zmienia całe nasze życie. Zmienia w nas wszystko. To dziękczynienie zmienia w nas wszystko, bo ono jest do Boga.
to prawdziwe dziewczyny. Z bojaźnią, z szacunkiem, ze drżeniem, drżeniem serca. Nie wiadomo, czy bardziej z szacunku, czy z radości. Ale aż wszystko w nas wygącza z tego szczęścia. Z całego serca życzę wam, żebyście tego doświadczali. Żebyście na co dzień doświadczali takiego drżenia serca, a nie na wdechu, ale na zwróconymi ramionami do góry, bo aż wasze ciało nie może wytrzymać, musi dać temu wyraz. Jak dzisiaj Martusia, gdy przyszła do mnie i mnie przytuliła, bo chciałam cię przytulić. Ja się tak ucieszyłam. Ja grzeszny człowiek. Wiecie, jak Bóg się cieszy w takiej sytuacji? On tęskniący do nas, kochający. Jak macie ochotę kogoś przytulić i wyrazić mu wdzięczność, róbcie to. Dacie dar temu człowiekowi, ale nauczycie go bardzo dużo. Będziecie taką światłością Bożą, bo Bóg taki jest. Bóg wyciąga do nas ręce, a to, że my do Niego wyciągamy, to po prostu wtedy Go chwytamy za to Jego wyciągnięte ręce. Dziękując za wszystko. Amen.